Dzisiaj robimy sobie przerwę od kolekcjonera, ale to nie oznacza, że nie będziemy czegoś zbierać. W moim eku znajduje się 26 map skarbów i w tym odcinku wszystkie te skarby sobie znajdziemy i pokażę wam, ile na tym zarobię. Hajsu, a także oczywiście golda. Jest lekki przypał związany z tymi mapami. Przypał ten polega na tym, że te mapy trzymam od bardzo, bardzo dawna w swoim eku. A w czym to przeszkadza, zapytasz? Ano w tym, że jeżeli mamy wszystkie mapy, no to żadna kolejna mapa nam się nie trafi. Mapy, jeżeli by się trafiły, to po prostu przepadają. Trochę przypał, nie? Jestem niemal pewny, że straciłem kilkadziesiąt co najmniej map. Bo tę maksymalną ilość map, czyli 26, mam w swoim eku od bardzo dawna. Zgodnie z informacją, którą możemy znaleźć na wiki, w Reddit Online mapy skarbów dostajemy z leveli. Co 5 leveli dostajemy jedną mapę. I ja tych leveli wbiłem sporo, więc mapy też by mi wpadły. Do tego z lutowania przeciwników, z lutowania przywódców gangów, skrytek po oczyszczeniu kryjówki gangu, a także za ukończenie 28-dniowego streaka wyzwań dnia. Ułatwię sobie szukanie tych skarbów za pomocą tej oto mapy. Jakby co, linka do niej macie w opisie. Pierwsze co zrobię po wejściu na tą stronę, to ukryję wszystkie znaczniki. Następnie zjadę sobie w dół i tutaj zmienię język na polski, bo czemu by nie? Jest dobrze to przetłumaczone, możemy z takiej mapy korzystać. Następnie polecimy sobie w górę do zakładki, która nazywa się mapy skarbów. I teraz możemy sobie to pokazać. I teraz tak, zobaczymy sobie po kolei te mapy. Tutaj mamy pierwszą z lokalizacji, ok. I widzimy dokładnie, jaki jest obszar i w jakich lokalizacjach ten skarb może się znajdować. Więc to nam mocno ułatwi sprawę. Ja aktualnie znajduję się w tej oto lokalizacji. Więc tak, ta mapa może być, jak na razie. Tutaj Benedict Point jest ewidentnie daleko, nie chcemy. Tutaj daleko, 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 daleko. Na razie poszukamy tych map, które są w miarę blisko. I sobie je po kolei odhaczymy, nie? W sumie wszystkie mapy, to wszystkie znaczniki mogę pokazać i po wszystkich latać. To w sumie jest dobry pomysł, no. W ten sposób zrobię. Więc wszystkie 26 lokalizacji sobie odpalę. 26? Według tej mapy jest 29 lokalizacji. Czyli jednak wszystkich map nie posiadam. Na to wygląda. Okej. Okay. A może niektóre mapy są po prostu jakieś specjalne? Dobra, nieważne. Jak na razie sobie odhaczymy wszystkie punkty i polecimy najpierw tutaj. Jest to zachodnia część rancha, Hill Heaven. Tak się to nazywa. Mapa skarbów. Okej, to jedziemy tam. Tak długo to tłumaczyłem, że nastał dzień. Ale wstańmy. Wstańmy, wstańmy. Teraz odpalmy sobie torbę. Przejdźmy właśnie do map skarbów. Tutaj są. I właśnie poszukajmy. Tutaj jest ta zachodnia część rancha, tak? Tak. Więc dobra, teraz sobie tą mapę bierzemy. Lokalizację, a raczej obszar poszukiwań nam pokazuje, ale my wiemy dokładnie, do których miejsc musimy się udać, żeby ten skarb znaleźć. Więc na przykład tutaj, przez ten żółty kolor strasznie trudno jest to zlokalizować. Ale powiedzmy, że to jest gdzieś tutaj. Gdzieś także, tutaj bym powiedział, troszeczkę wyżej, gdzieś tutaj i jeszcze tutaj, nad literką S i O. To są cztery lokalizacje możliwe, do nich wszystkich się udamy, jak będzie blisko, będzie nam pad wibrował. Pierwsze poszukiwania wam pokażę całe, ale całą resztę pokażę wam tylko i wyłącznie w momencie wiecie. No, otwierając skrzynki i dostanie łupu, żeby nie przedłużać niepotrzebnie. A teraz sobie już odpalę. Już klimatu aż tak dużego nie potrzebuję. Pad mi już zaczyna wibrować. Czyli jesteśmy w dobrej lokalizacji raczej. Czyli to może być gdzieś tutaj. Tak, zdecydowanie, patrzcie. Mamy to. Easy. W pierwszej lokalizacji. I tak, nagroda jest w postaci
1,28 golda i $128.46. Nice. Co my tu mamy? Chyba jakaś skrytka. A w tej skrytce jest nagroda. Nagroda w postaci 1,18 golda i $98 i chyba 69 centów. Na środku bagna, tajemnicza skrzynia, zawierająca nagrodę. Nagrodę... 1,28 golda, ponownie, i 7,7,7,7,7... Trochę mniej siódemek hajsu. Bardzo duża skrzynia. A w dużej skrzyni duża nagroda. Zobaczmy. 1,61 golda i $65. Aha. Znaczy golda dużo, ale hajsu mało. Zobaczmy. Mała skrzynia i będzie więcej hajsu. Ale mniej golda pewnie. 1,08. Tak. I $110. Pewnie jest jakiś balans, nie? Że jak jest dużo golda, to nie może być dużo kasy. Zgaduję, że coś takiego istnieje w tym. Z dużej skrzyni mały... Nie, to było jakoś... To było coś z chmurą. Kurde! Z dużej skrzyni mała nagroda. Golda sporo, hajsu mało. Potwierdza się, potwierdza się. A, ale amunicja do rewolwera. Także wpada, to najważniejsze. Za wodospadem zawsze są najlepsze skarby. Sprawdźmy. O, dużo golda. No i hajsu poniżej 100, nie? Czyli się potwierdza, potwierdza się teoria. Dobra, dobra. Pod drzewkiem skrzynka daje mi golda sporo. Hajsu też w miarę git. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Kolejną skrzyn... Już mi się plącze język. A jeszcze nawet chyba w połowie nie jestem. 1,5 golda powiedzmy i $80. W spalonym mieście ocalała skrzynka, a w niej wartościowa zawartość, a dokładniej mówiąc 1,41 golda i $117. Jestem na skraju urwiska, prawie spadłem, ale wiedziałem, że nagroda będzie tego warta. 0,55, nie, dobra, teoria poszła. 0,55 golda i $80? Co to ma być? Mały lasek. Mała skrytka. Bo. Dostałem klamrę. 126... 126 bym chciał. 1,26 golda i trochę hajsu. Okej. Okay. Ale fajnie, nagrodę wbiliśmy. Fajno, fajno. Czyli to była moja setna mapa. Mogę teraz zarejestrować nagrodę. Dostanę 0,4 golda. Tak jest. Spoko. Przyjemna sprawa. Ale jeszcze przyjemniejsza jest kolejna skrzynia. Która jest gdzieś tutaj. Właśnie. Tylko... A, dobra, tutaj. Jest to zdecydowanie większy lasek niż poprzedni. Skrzynia? Chyba taka sama. Ale zawartość... Na pewno będzie inna. 0,31 golda i 110 hajsu. Ta skrzynia jest potężna. Ale jak już ustaliliśmy, nie wpływa to na nagrodę. W absolutnie żadnym stopniu. 0,58 i $74. Kolejna skrzynia. Kolejna nędzna nagroda. Ale może jednak będzie inaczej. Nie, będzie dokładnie tak samo. No... Dobra, rekord mamy. Tak złej skrzyni jeszcze nie było. Co my tu mamy? O! No! Golda sporo. A to najważniejsze. O! Kolejna nagroda wpada powoli. Ej, nawet przyjemna skrzynka, taka... Wiecie, średnia, ale średnie skrzynki są dobre. Nie za wiele hajsu, ale też nie za mało. To samo jeżeli chodzi o golda. Moja płotka MK2 patrzy. I kurde, pewnie chce troszeczkę ukraść dla siebie. Ale nie, 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 nie. To dla mnie wszystko. 1,2 golda. I 103.
cicha i siwa. Tak równo, nie? Ładnie, ładnie. Co my tu mamy? Chcę średnią skrzynkę. Jak na razie jest... fatalnie. Skrzynia pod wodospadem była albo zła, albo przeciętna. A czy tutaj skrzynia koło wodospadu? Czy będzie lepsza? Sprawdźmy to. Aha! Dobra, dobra. Fajnie, 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 fajnie! Daj. Daj. Daj coś dobrego. Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Niby wiecie, nagroda fajna, ale to jest strasznie męczące. Tyle tych map skarbów pod rząd. 1,45 golda i 112, prawie 113 hej siwa. Akurat tutaj wysiłek był tego wart. Ale w niektórych... szkoda gadać. Coś tu się złego wydarzyło. Ale na całe szczęście... skrytka jest cała. A w niej... nagroda. Którą pragnę. Hej! Fajna, fajna. Jedna z topowych skrzynek. No i zobaczmy. O, dużo golda. Ej, dobra. To jest rekord. To jest najlepsza... się plączę. Najlepsza znaczy plączę, syplenie. I przy okazji plączę. Najlepsza skrzynia do tej pory. Dużo golda i dużo hajsu. Przedostatnia skrzynka. A w niej... rekordowa zawartość. Nie, raczej nie. Ale zobaczmy. Tok! Najwięcej golda w historii, ale hajsu mało, więc... nie jest to rekordowa skrzynka, ale... kurde! Rekord golda! Zmierzam do ostatniej skrzyni. A w niej, jak były rekordowe goldy, to teraz może rekordowa kasa. Raczej nie. Zgaduję, że mało golda i mało... a nie! Dużo golda, ale... najmniej hajsu w historii otwierania tych skrytek. Pogięte. A więc tak, wszystkie mapy skarbów, które miałem, zostały odhaczone. Wszystkie skarby znalazłem, 26 łącznie, ale zobaczcie, że no właśnie tych lokalizacji wychodzi na to, że jest 29. I trzech map nie miałem. Pytanie brzmi, czy te mapy są jakieś specjalne, czy coś w tym stylu, bo... no nie, wydaje mi się, że raczej miałbym wszystkie, nie? Jakby co? Jak ktoś ma jakąś teorię, no to tak się nazywają, gap od bridge. Tutaj mamy południowe Ranoki, a tutaj mamy Calumet Ravine. Tak się nazywają te miejscówki. Dobra, ale teraz przejdźmy sobie do podsumowania. Podsumowanie stworzyłem w najbardziej zaawansowanym programie do takich kalkulacji. Najbardziej zaawansowany program dla mojego mózgu, bo musiałem wszystko to policzyć ręcznie. Ale się udało i tak wyniki się prezentują. Mamy tutaj golda, ile dostałem i tutaj oczywiście ile hajsu. Jeżeli chodzi o golda, to najwięcej dostałem 1,76. Dużo, nie? Prawie 2 golda. Najmniej dostałem, proszę Państwa, 0,58. Nie, sorry, 0,54 nawet. To jest najgorsza wartość. Okej. Ale jeżeli chodzi o hajsy, to sytuacja pracuje się w ten sposób, że najmniej dostałem 40, a najwięcej... dadam. Proszę Państwa, 153. I przy okazji... ta skrytka, w której dostałem 153 hejsiwa, jest moim zdaniem najlepszą skrzynią, którą otworzyłem po prostu. No bo jest najwięcej hajsu, golda też praktycznie jest najwięcej. Jedynie tutaj ta jedna skrytka, która była później, dostałem w niej golda o 8 więcej, nie? 0,8. 0,08 będąc dokładnym. A tutaj zobaczcie, jest mnóstwo hajsu i mnóstwo właśnie golda, więc to jest najlepsza skrytka, czy też skrzynia. Jeżeli interesują Was te wyniki, które dotyczą łącznej wartości, no to te wartości prezentuje się w ten sposób, że 32 golda i 39 po przecinku i do tego jeszcze 2438 dolarów i 68 centów. To są wyniki naszego dzisiejszego eksperymentu. Dziękuję Wam za obecność na dzisiejszym materiale. Widzimy się już jutro w kolejnym.